też nie zawsze ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, są w stanie w tak krótkim czasie odnaleźć się w tej nowej polskiej rzeczywistości. Mimo to władze miasta zdecydowały, że ukraińscy uchodźcy za darmo skorzystają z dojazdu autobusem czy tramwajem tylko do końca czerwca. Władze Poznania jako jedne z pierwszych podjęły decyzję o takiej formie pomocy. I jak podliczyły do tej pory, kosztowało to budżet miasta 14 milionów złotych. Nie otrzymujemy zwrotów środków wydatkowanych przez miasto na ten cel, a to jest kilkanaście milionów złotych. Pieniędzy od rządu na takie dofinansowanie liczyły władze Poznania. Radni opozycji mimo to uważają, że Poznań stać na utrzymanie darmowych przejazdów dla uchodźców. Teraz będzie okres wakacyjny, te osoby będą chciały się poruszać, poszukiwać zarówno i pracy, będą też chciały wyjechać może nad nasze jeziora z dziećmi. No to już są koszty, na które pewno też nie są przygotowani. Radni PiS zapowiadają jednak, że będą ubiegać się o inne świadczenia ułatwiające dostęp do komunikacji miejskiej dla uchodźców. Mam nadzieję, że taka pomoc będzie dedykowana już tym, bo też to sugerował pan prezydent, które rzeczywiście będą nadal potrzebowały takiego wsparcia, chociażby finansowego akurat w formie pomocy przy zakupie biletu komunikacji publicznej. Mam nadzieję, że te osoby nie zostaną bez pomocy. Pomoc systemowa ustanowiona przez radnych jeszcze w marcu obejmuje m.in. wsparcie w zakwaterowaniu, zapewnieniu całodziennego wyżywienia, wsparcie w procesie adaptacji, integracji oraz aktywności zawodowej. Na dzisiejszej sesji te świadczenia zostały przedłużone do końca roku. Każdy poziom i samorządowy, i rządowy, ale przede wszystkim społeczny, czyli wszyscy ludzie bardzo mocno angażują się i chcą pomagać i ta pomoc na pewno płynie ze wszystkich stron, natomiast za krótki byłby czas, żeby już taką pomoc bardziej systemową zakończyć. Mimo że pomoc ze strony miasta trwa już kilka miesięcy, to wciąż pojawiają się problemy, między innymi jeśli chodzi o pracę wolontariuszy. Wiadomo było, że ten pierwszy odzew taki pomocowy to był taki zryw społeczny. I no nie można cały czas liczyć na to, że wszyscy będziemy to robić społecznie. Myślę o tych osobach, które uczestniczyły w tym pierwszym etapie, koczując razem z tym biednymi ludźmi. Problemy pojawiają się też w kwestii komunikacji. Bardzo dużo osób nie mówi po polsku, nie rozumie jeszcze polskiego, więc takie komunikacyjne problemy, chociażby właśnie ze znalezieniem mieszkania, pracy, też się wielokrotnie zdarzały. Radnych cieszy jednak fakt, że mimo barier, na przykład językowych, uchodźcy coraz lepiej aklimatyzują się w Poznaniu. Bardzo wiele osób, które przyjechały tutaj z Ukrainy, próbuje się jak najszybciej usamodzielnić, szukając każdej pracy. Widać to po portalach internetowych, po różnych formach działań. W tej chwili sesję prowadzimy w trybie hybrydowym. Tutaj są przygotowane miejsca dla Państwa radnych. Zachęcam do tego, żeby korzystać z uczestnictwa tutaj na miejscu. Dzisiaj sesja odbyła się w trybie hybrydowym. Mimo że stan epidemii został już zniesiony, większość radnych postanowiła wziąć udział w posiedzeniu za pośrednictwem rozmowy wideo. Tłumaczą to krótkim okresem przejściowym. No nie pozwalał nam w 100% na tych obiektach, których mamy, zachowując wszystkie te normy, pracować jako radni w trybie stacjonarnym. Myślę, że to jest taki przeskok już od najbliższej sesji wielu radnych się pojawi. Pozostaje wierzyć, że podczas kolejnej sesji faktycznym miejscem spotkania będzie sala biała Urzędu Miasta, a nie sala wirtualna. Sandra Wawrzyniak, Puls Dnia.